Warszawa jest miejscem stworzonym do tego, aby to tutaj spotykali się ludzie z różnych krajów, różnych pokoleń i wymieniali się swoimi doświadczeniami, poglądami, najczęściej przez wspólną pracę, a jak wiadomo, sztuka jest tym sposobem współpracy, który pozwala przełamać wszelkie różnice językowe i nie tylko. W związku z tym jest to jak najbardziej pasujący do tego miejsca festiwal. Natomiast jest też taka specyficzna historia Krzyżowej Music, ponieważ inicjatorami tego festiwalu są ludzie mocno związani z Krzyżową. Pan Matthias von Hülsen, który jest dyrektorem artystycznym, tu kiedyś zaprosił muzyków swoich przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec i oni, znając z kolei bardzo podobny, aczkolwiek już z dużo większym doświadczeniem, 50-ponadletnim festiwal Marlboro Music, który odbywa się w stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych, zobaczyli, że Krzyżowa jest tak naprawdę idealnym miejscem, aby taką europejską córkę Marlboro Music właśnie tu w Krzyżowej stworzyć. Stąd pomysł na festiwal Krzyżowa Music, muzyka dla Europy. Tegoroczny festiwal Krzyżowa Music będzie realizowany w terminie od 15 do 27 sierpnia. W tym czasie będziemy mieli do zaoferowania zarówno koncerty, z czego pierwszy inauguracyjny koncert odbędzie się 17 sierpnia. Koncert będzie odbywał się tutaj u nas na terenie Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej. Będą również koncerty na Zamku Książ, w Kościele Pokoju, w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju i na zakończenie koncert w Synagodze pod Białym Bocianem 27 sierpnia. Oprócz koncertów będą również odbywały się sympozje, tutaj też na terenie Krzyżowej i będą one w dwóch terminach, 15 sierpnia i 22 sierpnia. 22 sierpnia będziemy gościli podczas sympozjum pana Andrzeja Szpilmana, syna pianisty i kompozytora Władysława Szpilmana, który tu w obecności zgromadzonych gości i swojej mamy Haliny Szpilman zaprezentuje i odczyta fragmenty biografii rodziny. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej i dzięki tej współpracy udało nam się stworzyć ofertę, myślę, bardzo interesującą przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, ponieważ z jednej strony można dojechać na koncert zabytkowym parowozem, co jest nie lada gratką dla dzieci i młodzieży, natomiast tutaj na miejscu w Krzyżowej oferujemy zagospodarowanie czasu wolnego, to znaczy dla dzieci zabawy muzyczne, sportowe, w zależności od wieku, to już będziemy dobierali również na miejscu, natomiast mamy do dyspozycji pedagogów. Dla dorosłych oczywiście udział w koncercie, drobny poczęstunek i zwiedzanie kompleksu pałacowego w Krzyżowej.